pisaniu SNP w zapisie. Zanim zacznę, dwa krótkie pytania. Czy ktoś kiedyś z Was bawił się różnego SNP, wykorzystywał do zarządzania infrastrukturą sieciową, monitoringu, tak? Ja bym się nie bawić w korporacyjnych. Ja bym ci wystawiłem ticket, żebyś to ogarnął. To wiesz, o co chodzi. Parę osób jest, dobra. To w takim razie, czy ktoś z Was też bawił się za Zabbixem może, wykorzystywał do monitoringu? Parę osób jest. No ale jeszcze trzecie pytanie, kto łączył te technologie? Właśnie chciałem to samo zapytać, dziękuję. No to myślę, że też czegoś ciekawego się dowie, bo chcę tylko powiedzieć, żebym miał sami protokole po różnych wersjach, także ci, co wykorzystywali, to już tym się też czegoś się dowiedzą, ci, co nie mieli z tej styczności, to postaram się to opowiedzieć od podstaw. Dobra, na początku już mi będą. Co nieco o samym protokole SNMP. Jak on działa, jak go wykorzystywać, jakie są, tak jak już wspomniałem, różne jego wersje, czym się różnią. Następnie na przykładach pokażę, jak możemy pomocą SNMP monitorować infrastrukturę sieciową. Na przykładach, czyli w sprzętowym firewallu Cisco ASA, DWRT, czyli oprogramowanie, które każdy z Was może tak naprawdę mieć na swoim routerze domowym, oraz load balancer w tym F5. Który jest na zachód? 1600. Jeszcze. Jeszcze. Czekamy na 3900. Następnie, jak to zaimplementować wszystko w Zabbixie. Jak wykorzystać funkcję, która jest w Zabbixie zaimplementowana o nazwie Discovery, która w przypadku monitoringu SNMP bardzo się przydaje, ponieważ trudno jest zdefiniować na sztywno, że chcemy monitorować wszystkie na przykład interfejsy, jeden lub trzeci, bo wiadomo, że zajęcia na nie sporo. Łatwiej jest zaimplementować tak zwane discovery, które same je za nas wykryje i w oparciu o pewnego rodzaju prototyp stworzy tak jakby gotowe klucze do monitoringu. No i jak z tego, co zbiera nam Zabbix, stworzyć wykresy, zbierać statystyki. Dobra. Na początku SNMP. Samo SNMP to jest zbiór protokołów, które służą do zarządzania urządzeniami sieciowymi. Ich zaletą przede wszystkim jest to, że nie potrzebujemy żadnego dodatkowego oprogramowania najczęściej. Jeżeli samo urządzenie sieciowe posiada wsparcie dla SNMP, to wystarczy nam jedna maszyna, na której instalujemy tak zwanego menedżera i z jego poziomu możemy albo zbierać dane, albo nawet zmieniać ustawienia tego urządzenia. Komunikacja przebiega na zasadzie klient-serwer, gdzie klient to jest tak zwany menedżer, czyli maszyna zarządzająca, a zarządzany to jest agent, czyli to urządzenie, które SNMP był dostępne. Komunikacja jest na portach IBP 161-162. Na 161 mamy komunikację synchroniczną, czyli tak jak Kamil wspomniałeś, zadajemy jakieś, wysyłamy zapytanie i oczekujemy odpowiedź. Na porcie 162 urządzenie samo może do nas wysłać jakąś informację. Czyli na przykład jak jest jakaś awaria sprzętowa, to na kliencie nasłuchujemy na tym porcie i to urządzenie wysyła nam jakiś komunikat. I mamy trzy wersje tego protokołu. Wersja pierwsza, wersja druga eksperymentalna, ale tak naprawdę jest cały czas w użyciu. I wersja trzecia, która w zasadzie nie dodaje nic, tylko do poprzednich wersji, tylko security. Czyli ogólnie czym jest SNMP? Jeszcze raz, jest to lekki, szybki protokół do wyciągania danych albo zarządzania urządzeniem. Jak wygląda komunikacja? Mamy coś takiego jak OIDy. To są pewnego rodzaju zmienne, do których przypisany jest jakiś klucz. I znając ten klucz, możemy zadać coś tutaj. Nie. Znając ten klucz, możemy wysłać zapytanie i otrzymać jakąś odpowiedź. Tutaj mamy przykładowo jeden taki klucz o nazwie sysUptimeInstance, czyli w gruncie rzeczy jest to po prostu uptime systemu. Wartość ta tak naprawdę ma wartość, to jest klucz numeryczny, który jest zbudowany na zasadzie drzewa. Mamy pierwszy jakby główny trzon, rdzeń i schodząc dalej, zaraz jeszcze opowiem jak to mniej więcej wygląda, schodzimy coraz głębiej do tego drzewa i dostajemy się do konkretnego klucza. Cała ta architektura jest właśnie na zasadzie takiego drzewa. Przykład, jak możemy ogólnie z danego urządzenia wyciągnąć jakąś informację. Mamy narzędzie w Linuxie o nazwie SNMP-GET. Podstawowe dwa parametry to jest wersja protokołu, którą chcemy użyć, musimy ją podać.
w tym przypadku jest to wersja druga, i tak zwany community stream. Community stream to jest coś takiego, że musimy mieć jakieś zabezpieczenie, prawda? Udostępniamy SNMP na danym urządzeniu i chcemy w jakiś sposób ograniczyć możliwość pobierania informacji z tego urządzenia danym osobom. Możemy to zrobić na zasadzie autoryzacji, która jest dopiero w wersji trzeciej protokołu SNMP, albo właśnie tak zwany community stream. Czyli po prostu takiego jawnego hasła, które jak ktoś zna, to może po prostu wysłać je jako parametr i w ten sposób dostaje się do urządzenia. I mamy dwa podstawowe community string do odczytu i do zapisu. To odczytu najczęściej jest ustawione domyślnie jako public, czyli każdy może, wpisując community string jako public, odczytać dane, ale do zapisu, czyli zmiany ustawień, już mamy inny community string. Inne narzędzie, które działa nieco inaczej, to SNMP Walk. Ono działa na zasadzie takiej, że w oparciu o to, co dana maszyna mniej więcej wie, ma jakieś informacje, MIB-y i tak dalej, zaczyna odpytywać o pierwszy, najbardziej popularny tak jakby klucz i wysyłając polecenia getNext, to jest funkcja w protokole SNMP, pobiera każdą następną. To działa tak jakby rekursywnie. Otrzymujemy jedną i dopóki na urządzenie nam będzie zwracało, to cały czas zaciągamy te dane. I w ten sposób tak naprawdę możemy wszystkie, praktycznie wszystkie podstawowe informacje o urządzeniu wyciągnąć. Ale jest coś powiem, że to jest getnext rekursywny, a nie getnext wieloliczeniowy. Po prostu niektóre zmienne mają wiele wartości. Getnext moim zdaniem wybiera sekwencję wartości, a nie rekursywność. Możliwe, że takie. Jak masz na przykład interfejsy IP, to getnext powoduje dotąd otrzymywanie informacji, dopóki zakres interfejsów IP się nie jeszcze. Ale nie wejdzie do informacji poniżej IP. Możliwe, że dlatego mówię, że to nie rekurencja. Możliwe, że w tej kwestii się pamiętam. Jeszcze jeden przykład. Jeżeli nie podamy żadnego parametru poza adresem IP, który jest przypisany do maszyny, którą chcemy odczytać, otrzymamy wszystkie informacje. Jeżeli podamy jeszcze dodatkowo jakby pod klucz, pod którym, tak jak mamy tutaj na górze wartości numeryczne. Jeżeli na przykład obetniemy to do tego miejsca i spytamy o tą wartość, to zostanie zwrócone wszystko, co w tym drzewie, o którym jeszcze zaraz opowiem, jest dostępne, zostanie wypisane na ekran. I tutaj zawęziłem to po prostu do klucza if description, czyli interface description, który po prostu zwraca mi listę wszystkich interfejsów. Jeżeli na końcu bym jeszcze dopisał .1, to dostałbym konkretnie ten klucz. No, co nieco o samych MIB-ach. Informacje o IDach są zawarte w tak zwanych MIB-ach. Są to pewnego rodzaju bazy danych plikowe, które mają strukturę drzewiastą. I w tych plikach są takie informacje jak co to dokładnie jest za klucz, jakiego rodzaju informacje przechowuje i tak dalej. Swego rodzaju mapa, można powiedzieć. Nie potrzebujemy ich, żeby odpytać o coś, urządzenie, ale to służy nam do pewnego rodzaju dokumentacji. Przykładowo. Mamy tutaj drzewo, które reprezentuje jakby strukturę takiego MIB-a. Jako pierwsze najczęściej pojawia się po prostu .1, czyli to jest ISO, czyli wszystko, co podpada jakby pod ISO, się tutaj znajduje. Dalej mamy organizację, bio i internet. Czyli jeżeli byśmy spojrzeli na całe możliwe drzewo SNMP, to widzielibyśmy tego swego rodzaju kategorię. No i na przykład, jeżeli szukamy informacji o interfejsach, bardzo możliwe, że znajdziemy je w internet, directory, NIP interfaces, czyli 1, 3, 6, 1, 1, 1, 2. Jeżeli odpytamy o taki klucz, to zostaną nazwane interfejsy. Tutaj przykładowo mamy, jeżeli mówimy o tym, to jest 1, 3, 6, 1, 2, czyli mówimy o management, tak? Jeżeli chcemy na przykład wyciągnąć informację o tym, ile oktetów zostało wysłanych na danym interfejsie, to widać, że musimy zejść po tym drzewie, tutaj, tu akurat nie jest to przedstawione, i zamieniając tą każdą następną wartość 2, 2, 2, to mając dokładną mapę w oparciu z tych MIB-ów, moglibyśmy wyciągnąć taki klucz. Jest też coś takiego jak MIB Enterprise. Mamy zdefiniowane tak jakby podstawowe takie kategorie, ale wiadomo, że one nie wystarczają. Są różne firmy produkują różne urządzenia i trudno by było zbudować jedno uniwersalne drzewo, więc w tym kluczu ISO ORG .internet private enterprise dowolna firma tak naprawdę, to nie jest skomplikowany proces, może wnioskować o uzyskanie własnego subdrzewa, tak jak. I
w oparciu o to są drzewo, może wypuszczać własne niby i w ten sposób jakby mieć własną część tego, systemu, można to tak nazwać, nibów. Przykładami są na przykład Cisco, wypuszcza Cisco Firewall NIM. Możemy sprawdzić, jakie na przykład, jaką część tego drzewa Cisco posiada i ściągając ten konkretny NIM, możemy w tym konkretnym drzewie znaleźć informacje o tych kluczach. Tak samo firma Big IP, firma F5 udostępnia takie, drzewo. Także jest tego naprawdę, sporo. Mając takiego NIM-a, możemy go wrzucić w zależności od dystrybucji do różnych ścieżek, domyślnie najczęściej spotykane jest chyba USSR/SNMP/MIMS. To są zwykłe pliki tekstowe. Jeżeli mamy jakiś sprzęt sieciowy i znamy jego producenta i znamy model, to wystarczy, że wrzucimy to w Google i to na przykład otrzymamy na końcu NIM. Jest spora szansa, że trafimy właśnie na taki plik tekstowy. Może być ich kilka. Wystarczy, że je tutaj wrzucimy i wtedy nasze polecenie SNMP/GET i SNMP/WOC już będzie świadome tego, jaki klucz na przykład może się spodziewać. To jest właśnie ten prefiks, po którym najczęściej tutaj jest kropka i tu dowolna tak naprawdę wartość. Jeżeli na przykład mówimy o firmie F5, no to ona, nie pamiętam jaki ma, 3375. To jest jakby fragment tego drzewa MIM, który jest zarezerwowany typowo bezpośrednio dla firmy F5. Tak samo Cisco ma własny, każda firma tak naprawdę. Pełna lista dostępna na stronie. Jeszcze taka uwaga, te kropki, te notacje nie są ograniczone tylko i wyłącznie do SNMP, bo to jest międzynarodowy standard określany jako ASN1, czyli Abstract Syntax Notation. Jak ktoś miał do czynienia z LDAP-em, to ASN1 w środku w LDAP-ie też jest stosowany. Także to nie jest to 1.3.6 i tak dalej, to jest tylko i wyłącznie fragment notacji dotyczący właśnie zarządzania i to zarządzanie sieciowego. ASN obejmuje dużo więcej. No zgadza się. Znaczy ja akurat z tym się tylko spotkałem w przypadku SNMP. Mówię, że jak ktoś chce poszukać w ogóle co to jest i co to są te kropki i liczby, to ASN.1 podajże, trzeba sobie wrzucić w Google i się bardzo dużo rzeczy do tego. Dobra, i jeszcze a propos tych wersji. Wersja pierwsza to jest pierwotna wersja protokołu, która powstała w latach 90. 80. i posiada podstawowe funkcje typu getset i tak dalej. Wersja druga. Podstawowa funkcjonalność, która doszła w tej wersji, to są 64-bitowe zmienne. Jest to szczególnie przydatne w przypadku interfejsów, ponieważ nawet na interfejsach o przepustowości powiedzmy 1 gigabita zmienna, która ma 32 bity, mogła po prostu nie wystarczyć. Mówię na przykład o takim kluczu, który jest inkrementowany, ten if in octets, out octets, tak? Za każdym razem, jak jakiś octet wpada albo wychodzi z urządzenia, to ta wartość jest zwiększana. Jeżeli mówimy o interfejsach o dużej przepustowości, to się może naprawdę szybko wyczerpać, więc jeżeli chcemy monitorować urządzenia o dużej przepustowości, to zdecydowanie wersja druga. Dodatkowo było parę wprowadzonych poprawek, jeżeli chodzi o wydajność tego protokołu i kilka nowych funkcji, m.in. bulk requesty, czyli no, nie pamiętam co to jest. Duże masowe przesyłanie danych w jednym zapytaniu laptopowym. I jeszcze wersja trzecia, która tak naprawdę nie dodaje żadnych nowych funkcji, tylko wprowadza pełną autoryzację, czyli tak jak mieliśmy w wersji pierwszej i drugiej, mieliśmy tylko te community string, tak? Czyli mamy dwa stringi, które de facto są jawne, są wysyłane przez sieć niezaszyfrowane. Więc jeżeli ktoś by je wychwycił, to może zarządzać powiedzmy urządzeniem, jeżeli byłaby ten community string do zapisu, tak może zarządzać urządzeniem, więc wersja trzecia jest zdecydowanie polecana, jeżeli operujemy w środowisku, w którym ktoś może podsłuchiwać nas lukami, bo nie mamy sobie tego pewności. Czyli mamy pełną autoryzację i jeszcze dodatkowo szyfrowanie. No i właśnie tylko to jest security, wersja pierwsza i druga, hasło odczytu i zapisu, public private community i wersja trzecia, autoryzacja plus szyfrowanie. Dobra, pani. Jeżeli chodzi o przykłady. No jak widzę, może na przykładzie DDWFT. Nie wiem, czy ktoś z was korzystał może z DDWFT, ma na routerze domu? My do niedawno już wiecie. Tak, bo mieliśmy akurat taki model routera, ale ogólnie jest to fajne. Dziękuję. Jest to bardzo fajne oprogramowanie, zwłaszcza dla kogoś, kto lubi się bawić i chce na przykład wykorzystać potencjał swojego routera i wrzucać na niego jakieś dodatkowe oprogramowanie. Ale nie lubi, że mu router działa. Nie, no, śmieję się. W
WT mamy coś takiego jak services i możemy na przykład jednym z serwisów dostępnych jest właśnie SNMP. Wystarczy go tak naprawdę włączyć i ustawić podstawowe parametry, czyli właśnie ten read-only community, czyli tylko do odczytu, oraz read-write, czyli do zapisu, do możliwości zmiany parametrów urządzenia. No i przykład jakiś kontakt, name, location. Jak teraz wyciągnąć jakieś informacje? Na początku może SNMP walk. Nie wiemy dokładnie, co urządzenie oferuje, więc spróbujemy odpytać o wszystko. Wersja protokołu, WC, community, public i adres IP urządzenia. Trochę tego jest. Co tutaj mamy? Podstawowe informacje typu nazwa urządzenia, czyli sysname, uptime urządzenia. No i tak naprawdę im niżej zejdziemy, tu możemy wyciągnąć więcej przydatnych informacji typu lista interfejsów, MTU dla każdego z interfejsów, prędkość tych interfejsów, adres MAC. Tak naprawdę wszystko, co w teorii, co udostępnia nam web panel, powinno też być dostępne z poziomu SNMP. Mówię w teorii, ponieważ jeżeli chodzi o TWRT, jeszcze nie wszystko we wszystkich wersjach tego firmware'u zostało zaimplementowane. Jest strona internetowa, na którą można wejść i sprawdzić, czy dany model urządzenia już ma zaimplementowaną obsługę, czy jeszcze nie. Danego klucza. Co tu jeszcze mamy? Ilość błędów. Przede wszystkim, jeżeli chcemy na przykład monitorować router, na przykład wszystkie interfejsy na routerze działają poprawnie, tak? To możemy poszukać operational status. Mamy administration status i operational status. Jeżeli ta wartość na przykład nie zgadza się z tym, to znaczy, że mamy problem. Interfejs jakiegoś powodu się wyłączył, albo ulega awarii, albo czymś podobnym. Na innym przykładzie. A, jeszcze może samym SNMP getem się posługiwać. Weźmy na przykład prostą rzecz. Weźmy sobie na przykład ten klucz i odpytajmy o niego SNMP getem. Składnia jest dokładnie taka sama, wystarczy pominąć polecenie. W tym przypadku musimy już podać parametry dodatkowe, czyli klucz, o który chcemy odpytać. No i mamy to rozwiązanie. Na przykład weźmy system. Mamy. Możemy tutaj podać zarówno wartość tekstową, czyli taką, jaką konwertuje nam MIM, albo jeżeli wiemy na przykład, że jakiś klucz istnieje na tym urządzeniu, ale nie mamy na przykład do niego MIM-a, bo to też się czasami zdarza. Nie wszyscy producenci udostępniają MIM-y, ale wiemy na przykład, że jest taki klucz, to możemy tutaj podać zamiennik dla wartości, zamiennik w postaci wartości tej liczbowej, czyli 1 kropka i tak dalej. Przykładowo, jeżeli mamy ten klucz, możemy sprawdzić, jaka jest jego wartość liczbowa, używając SNMP Translate. Mówię o tym dlatego, bo jeżeli na przykład mamy monitoring w postaci Zabbixa, to maszyna, na której stoi Zabbix, może nie znać tych wartości tekstowych. Dlatego dla bezpieczeństwa lepiej podać wartość liczbową, bo wartość liczbowa będzie działała zawsze. Przekazując do polecenia SNMP Translate i przełącznik minus ON, czyli wartość liczbowa, mamy tutaj dokładnie ten OIT, którego potrzebujemy. I tutaj zamiast tej wartości tekstowej możemy odpytać w ten sposób. Mamy to samo. I jeszcze tutaj na przykład widzimy, że dodatkowa informacja, widzimy na przykład jakiego rodzaju jest to wartość, czy to jest wartość integer, czy string, czy jakakolwiek inna. Tutaj na przykład widzimy, że wartość uptime'u to jest typ zmiennej time tix, tak? Albo services, czyli jest serwisów, jest już integer. Na przykładach może innych. Tych wartości ogólnie trochę jest. Zobaczyć. Na tym konkretnym urządzeniu, czyli na DWRT jest 469, z tym, że to nie są wszystkie wartości, bo SNMP walk ogólnie jest, nie ma świadomości, że SNMP walk nie może działać uniwersalnie. On nie jest w stanie przejść po wszystkich tych kluczach. Musimy mu czasami wskazać dokładnie, w jakim miejscu, pod jakim fragmentem drzewa on ma zacząć jakby to przeszukiwanie, tak, zbieranie tego. Żeby to zrobić, może pokażę na przykładzie Big IP. Mhm.
widzimy, że to jest Lord Balancer. Możemy poczekać, tu już niestety to nie wiem, bo tego jest więcej, ale to nie jest wszystko. No, ale nie chcę, żeby to było bez spodu. W tym momencie cały Lord Balancer. Nie. To się może tak wydawać, bo na przykład jak nie przerzucę tego do WC, to będzie zapisa, to zobaczymy, jak siadło. Ale nie, właśnie o to chodzi w scenariuszu, że to jest lekki protokół. On wcale tak naprawdę nie obciąża mocno tego urządzenia i nie ma dużego wpływu na nie. Możemy tak naprawdę, mamy zaimplementowany monitoring, który nam zbiera ileś tysięcy tych kluczy i odświeża je na przykład co 15 sekund, tak? A mimo wszystko nie widać, nawet na obciążeniu CPU, ani na niczym innym, żeby jakieś obciążenie tej maszyny było duże. Więc no, dlatego ten sieciowy to delikatnie zobaczysz, tak? Tak, jeżeli tak go masowo odpytałeś, to na interfejsach sieciowych podejrzewam, że delikatnie zobaczysz. Ale sam protokół SNMP też nie jest duży, to są małe pakiety. Więc jeżeli mówimy, jeżeli na przykład tutaj mamy wersja druga, tak, tak, ma te pull requesty, tak? Myślę, że one w tym momencie też... Tak, dlatego, że pull request daje po prostu większą paczkę do, że tak powiem, zwracania, tak? Mhm. Nie robi za każdym razem odpytania następnej zmiennej, bo tak było w pierwszej wersji protokołu. Tylko składa zapytanie i na przykład dostaje całą infrastrukturę drzewa. Dlatego ten pull request. Przykładowo samym tym SNMP walkiem z firewalla już wyciągnąłem 1100 takich kluczy, a z load balancera już nieco więcej. Z tym, że tutaj widać, że jest 12 tysięcy, ale jest specjalny klucz. Tu się nazywa SysObject ID. To jest o tyle fajny klucz, że zawiera informacje od producenta. Odpytajmy jeszcze raz. O ten konkretny klucz. Zobaczmy, co on nas zwróci. Może w sumie... To będzie mi bardzo mówić. Jak pokazywałem na poprzednich slajdach, ten fragment drzewa jest, odpowiada za enterprise, czyli ta wartość to jest tak naprawdę wartość, która zarezerwowała sobie firma F5. I teraz, jeżeli na przykład odpalę jeszcze raz tego SNMP Walka, który miał tam chyba 12 tysięcy kluczy, i podam konkretnie ten fragment, to on już zacznie w zupełnie innym miejscu szukać. I będzie wykorzystał ten sam mechanizm, czyli ten get next, żeby zaczytywać kolejne informacje, ale już w zupełnie innym miejscu. I dlatego nie warto czasami polegać tylko na tym, co domyślnie SNMP nam zwróci, warto poczytać. Cały monitoring w oparciu o SNMP to działa na zasadzie dokumentacji. Trzeba po prostu poczytać, zobaczyć, co dokładnie to urządzenie ma. No w tym przypadku niestety trzeba. Bo bez tego jest ciężko. Czasami się zdarza, że producent, tak jak powiedziałem, nie oferuje nic. Nie oferuje ani migów, nie oferuje dokumentacji. W takim przypadku nie pozostaje nam nic innego, jak przyjrzenie ręcznie tego, co SNMP Walk nam zwrócił, no i szukanie metodą prób i błędów. Ale dokumentacja naprawdę w tym przypadku się przydaje. I jeżeli odpalę teraz... Ja, czytać dokumentację, czy od razu do opcji Autodiscovery i wtedy będzie... Ale żeby Autodiscovery zrobić, też musisz znaleźć to, co potrzebujesz. Jeden, no. No i tu już tego mamy trochę więcej. I tak, ponieważ SNMP Walk domyślnie, zależy jak, co mamy wpisane w pliku konfiguracyjnym, ale domyślnie wykorzystuje jakiś swój zestaw MIB-ów, ja ściągnąłem już wcześniej MIB dla firmy F5 i wrzuciłem go do katalogu USF Share. Jest. Są MIB-y dla firmy F5, ale z jakiegoś powodu SNMP Walk nie rozumie tych kluczy. Trzeba włączyć te MIB-y, które jeszcze pobraliśmy. Włączmy wszystkie. I teraz on już rozumie, co to dokładnie są te klucze. Czyli do tego tak naprawdę te MIB-y się przydają. Bo tutaj widać, że te wartości zwróciły, ale nie wiemy, co to jest. A tutaj już widzimy. Sys, HTTP, stat, XML, V. No, trochę tego jest.
Nie będę czekał, aż to się pobierze, bo to będzie jeszcze więcej trwało. Akurat w ten sposób, że wyciągam kolejne 40 tysięcy godzin. No, a propos tego, że pytałeś, czemu mi to tyle czasu zajęło. Nie monitoringi tak. Każdy przyjrzałeś? Zobaczcie, że w tym no przejrzał, no z pół godziny się przewijało, zrobił sobie akurat wiesz, zimne piwo. Nie no, zobaczcie, że te klucze tak naprawdę się powtarzają, tak? Bardzo dużo jest, jeżeli już mówimy o takich dokładnych statystykach, bardzo dużo jest kluczy, które odpowiadają za sesję na przykład, które firewall, który to jest load balancer, który load balancer nam utrzymuje, tak? I dla każdej sesji jest tworzone nowe poddrzewo z informacją, od jakiego klienta, ile czasu spędził, ile czasu minęło od ostatniego requesta i tak dalej. To jest naprawdę sporo, więc najprościej to po prostu przefiltrować. Bo to właśnie na tym polega to wyliczeniowość SNMP tak naprawdę, że się wchodzi do odpowiedniego elementu drzewa i te następne numerki, które się pojawiają, to nie są numerki w notacji, tylko jest powiedziane, że to jest typ wyliczeniowy jest generowany dynamicznie. Tak, dokładnie. Dlatego, ponieważ to też generowanie jest dynamicznie, to właśnie nie ma sensu wpisywać na sztywno, tak? Mamy na przykład, wiemy, że ten klucz się nazywa tak, ale nie wiemy, czy on na przykład za chwilę nie zniknie, a chcemy monitorować tego typu dane. Dlatego w tej sytuacji na przykład przydaje nam się coś takiego jak autodiscovery w Zagixie, o którym to za chwilę powiem. No i w sumie, jeżeli chodzi o przykłady, to tyle. Firewall, dokładnie to samo, tylko po prostu inne dane. Też mamy informację, że to jest firewall, że mam interfejsy gigabitowe, jaka przepustowość i tak dalej. Jakbyśmy to mieli czas, to moglibyśmy to przebić na bardzo fajne rzeczy. Pokaż obrazki. Przykład. No. Teraz przechodząc do Zagixa. Będę się zadawał, bo to też będę pokazywał. Co trzeba ogólnie zrobić, żeby zrobić się zrobić monitoring SNMP? Przede wszystkim zależy pasta. Mix za mixa. Dobry gość. No, mix za mixa. Co to jest za mix? Dobra, jeżeli ktoś nie wie... Lepsza wersja na Giosa. Bardziej skomplikowane. Jest takie fajne powiedzenie. Ten, kto nie na Gios powstał dla tych, którzy nie potrafili skonfigurować za mixa. Tak? Jakoś tam. No, ale przełożone to jest też na Zabixach na Giosa. W każdym razie Zabix jest to system, który pozwala nam na monitoring infrastruktury i w gruncie rzeczy to jest kombajn. On potrafi naprawdę dużo rzeczy. Ma przede wszystkim kilka sposobów monitorowania. Najczęściej wykorzystywany to jest agent. Tworzymy na przykład host w Zabixie i dodajemy mu interfejs typu agent. Agent to jest po prostu kwestia, to jest monitoring w oparciu o agenta, czyli oprogramowanie, które jest zainstalowane na maszynie, którą chcemy monitorować. Tylko żeby to zrobić, musimy mieć dostęp do tego urządzenia, do konsoli. Tak? Jak mamy dwa Linuxy, nie ma problemu. Klient na Linuxa jest, na Windowsa jest, na HP serwery też, dystrybucja też jest. Także na to, co mamy przygotowane, to nie ma problemu. Ale SNMP nie działa w ten sposób. SNMP z założenia to jest urządzenie, które nie ma oprogramowania żadnego takiego, co nam możemy się na nie zalogować, tylko system operacyjny, tylko po prostu mamy demon i on nam odpowiada, tak? Więc jeżeli chcemy zrobić normalny monitoring, to używamy agenta, a w tym przypadku potrzebujemy interfejsu SNMP. No i na przykład dodajemy tu jakieś adresy IP, czyli ten, co widzieliśmy do WRT, 1.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 
przygotowany. Na przykładzie firewalla. Mamy podanie jego adres IP. Port zostawiamy, dorzucamy go do jakiś grup, ustawiamy hostname. I teraz dodaliśmy hosta. Teraz musimy dodać itemy. To jak to zrobimy, to już jest kwestia, jak mamy to u siebie mniej więcej zrobione. Można przypisać itemy bezpośrednio do hosta, można użyć tak zwanych templatek, czyli zbiorów tych itemów, co właśnie za chwilę, co właśnie w tym momencie chcę pokazać. Mamy dodanego hosta, przypisujemy do niego templatki. Mamy dwie templatki w tym momencie do tego urządzenia przypisane. Device Cisco ASA i SNMP Generic. Co to jest? Już pokazuję. SNMP Generic, na przykład do tego. Wcześniej to nie ma żadnego już SNMP. To Cisco ASA. Mamy listę itemów, które są typu nie Zabbix Agent, który jest domyślny, tylko właśnie SNMP agent. I działa to po prostu w ten sposób, że podajemy ten OID, który udało nam się znaleźć z poziomu konsoli, czyli przykładowo ta wartość, zapisujemy ją sobie
i wklejamy tutaj. Ustawiamy takie same parametry jak dla zwykłego monitoringu w oparciu o agent, czyli jak często ma się odświeżać, jak długo ma być trzymana historia i tak dalej. I w gruncie rzeczy tyle. Mamy ustawiony item. I tak samo możemy zrobić w oparciu o wszystko, co zostanie powiedziane. Przykładowo memory used to jest wartość taka, jeżeli przejdziemy na przykład do konsoli i teraz i odpalimy SN targeta, to zobaczymy, że ta wartość zostanie nam zwrócona. To jest wartość typu INT 32-bitowego i tyle w tym momencie to urządzenie zużywa pamięci. Co dalej? Bardzo fajna funkcja, którą nam Zalix udostępnia, czyli właśnie to discover. Discover działa w ten sposób, że host już mamy dodany, jakieś podstawowe itemy wpisane na sztywno też już mamy. Ale właśnie chcemy zrobić to discover. Discover działa w ten sposób. Mamy też tą templatkę, mogę wrócić jeszcze raz do listy templatek, mamy tą templatkę Cisco ASA. Mamy jedno discovery. Dobra, może po F5, tam jest więcej. 4. Chodźmy o discovery. I discovery działa w ten sposób, że tak jak mieliśmy te klucze, ten akurat klucz wskazywał nam dokładnie jedną wartość. A co by było, gdybym ja na przykład usunął tą jedną jedynkę na końcu? Łaka tego nie ma, zły przykład. Może zróbmy. No, nie tak. Wrócę go. Mamy przykładowo listę interfejsów, tak? Interfejsu akurat też to jest rzecz, która rzadko się zmienia, ale nie chcemy na przykład, mamy różne urządzenia, tak? Nie chcemy za każdym razem dla jednego rodzaju firewalla, który ma 5 interfejsów, potem dla drugiego ma 10, robić to na sztywno. Więc zróbmy jeden uniwersalny discovery, który będzie działał zawsze. Bierzemy taki klucz. Możliwe, że ten działa do tego zasad pakietu, że mamy zachowanie. Chcemy na przykład odpytać o to. Zróbmy jeszcze raz numerycznie, bo dla Zabiksa lepiej numerycznie, ale nie tekstowo. Dobra. Co by było, gdybym teraz usunął to 13? Zostanie mi zwrócona cała lista wszystkich interfejsów, bo to działa na takiej zasadzie, że mamy konkretny interfejs, wchodzimy w niego głębiej i wciągamy dla tego specyficznego interfejsu jakieś dane. Mając taki klucz, który nam zwraca jakąś listę, możemy właśnie zrobić to discovery. Przykładowo dla interfejsów. To jest klucz, nie wiem czy ten sam, nie, inny, który też nam mi właśnie zwraca taką listę i też wybieram właśnie, że to jest typ SNMP agent i wklejam właśnie tutaj ten klucz. I teraz Zabix odpyta go po raz pierwszy, sprawdzi ile tych interfejsów w ogóle nie znalazł i na bazie tych każdego z interfejsów będzie dodawał itemy. Znajdzie jeden wiersz, doda mu item, drugi wiersz, doda mu item. Jak to ustawiliśmy? Właśnie robimy tak zwane item prototypes, gdzie po prostu używamy makra. Makra, czyli tego fragmentu, które Discovery nam znalazło. To jest ten klucz, który nam zwraca listę, a to jest coś, co nam Discovery znalazło. Tak, czyli mamy listę i po kolei ten 1, 2, 3, 4 dla każdego interfejsu jest przypisany do makra i możemy właśnie dopisać w tym miejscu. I mając te prototypes, możemy zobaczyć. Zobaczmy, jakie ja tutaj na przykład znalazłem. To wszystko, co tutaj się znajduje, to zostało znalezione przez discovery. No to jakbyśmy mieli to na sztywno odpisać, to trochę bym na to zajęło. Zwłaszcza, że te pole nasze często zmieniają, tak? Tak, zwłaszcza, że część rzeczy się nie zmieniają, tak jak interfejsy, ale część bardzo często, jak na przykład pule. Dodaliśmy coś w poziomu panelu load balancera, czyli pule, do której dodaliśmy serwery i jest zrobiony między nimi load balancer. Usuwamy tą pulę, no to trzeba by zaktualizować monitoring, no bo już nie mamy tej puli, to trzeba będzie się zalogować ręcznie i usunąć, tak? Ale nie, Discovery zrobi to za nas. Discovery ponadto jest dość sprytne, bo wracając jeszcze do tych templates, możemy na przykład ograniczyć, co chcemy widzieć, a czego nie chcemy widzieć. Do interfejsu.
mamy coś takiego jak filtr, który po prostu zwykłym regexem może nam przefiltrować. Jeżeli na przykład chcemy monitorować wszystkie interfejsy poza loopbackiem, to tutaj zapisujemy w normalnie standardzie POSIX wyrażenie regularne, które nam wycina loopback. Tak? I tak samo możemy zrobić z czymkolwiek innym. Dodatkowo, jeżeli na przykład mówimy o pulach, które się pojawiają i znikają, możemy ustawić, że jeżeli pula zniknie, historia nie jest usuwana dla niej od razu, tylko dopiero po 14 dniach. Tak jest tutaj w tym przypadku. Keep lost resources period in days. Tak? Bo czasami się zdarza, że no, była na przykład zwiecha na sieci i monitoring nie zebrał tej wartości. Tak? To zabieg mógłby potraktować, że ten klucz zniknął, bo on tego nie odróżni. Tak? Jakiś pakiet się zgubił. To warto tą wartość ustawić, żeby od razu jej nie usunął. Tak? Nawet z takich przyczyn sprzętowych, programowych, tak? z jakiegoś błędu. Lub administrator podmienił go z bonusem. Tak, zmienił się stringę, no. Identyfikując. Zgadza się. Dobra, mamy discovery, no i triggery, grafy, tak naprawdę ustawiamy dokładnie tak samo, jak go zrobiliśmy. Na przykładzie jeszcze raz tego load balancera. Wchodzimy na przykład, jeżeli mówimy o discovery. Mamy tak samo trigger prototypes, graph prototypes, host prototypes, czyli tak samo jakbyśmy na sztywno zdefiniowali item i robimy dla niego trigger, graph i tak dalej, to tak samo możemy zrobić to dla discovery. I całość tak samo opiera się na makrach, czyli mamy klucz i po prostu używamy tak podstawowego makra w discovery smbvalue. Żeby odróżnić to na przykład do takiego zwykłego klucza, który nie jest discovery zrobiony, weźmy na przykład. Teraz ich pilnuję. Mamy klucz, mamy trigger. Trigger ma na sztywno wpisane, że chodzi nam o ten item, czyli z templatki takiej, kropka 1 last, tak? A w przypadku discovery po prostu zamiast tego kropka 1 czy kropka 3 używamy tego mapy. I tak samo w przypadku grafów. W grafach mamy wpisane na sztywno, że chodzi nam o jakiś konkretny klucz, a w przypadku discovery to jest tak naprawdę zautomatyzowane, tu nie trzeba w przypadku grafów wpisywać tego makro, bo on nie znajdzie sam. Na przykład mamy od razu add prototype, a nie add konkretny item. O, i wybieramy po prostu konkretnie ten item. I on nam go od razu wybrał. Jak to wygląda? Chciałeś obrazki do marka? No kurczę, należeje się. To za chwilę też pokażę. Screen to jest ogólny zbiór grafów. Na razie wyciągniemy jakikolwiek pojedynczy graf. Widzimy na przykład skoki w ruchach sieciowych, w ruchu sieciowym. Mamy interfejs inside, outside. Tu też była masa interfejsów, które tak naprawdę nam nie są potrzebne, więc... Widać weekend. Tak, widać weekend. Tutaj mamy historię z 7 dni, tak? Tutaj mamy od 21, no to 21, co też kawałek, to był poniedziałek. To mamy poniedziałek, wtorek, środa, piątek. Widać od razu, że w poniedziałek, no dobra, tu godziny trochę się nie gadają, ale w piątek z jakiegoś powodu rano ruch nie był tak duży jak na przykład w poniedziałek. I w weekendy ruchu nie ma w ogóle, tak? Także to też jest fajne dla nietechnicznych, bo Zabbix ogólnie też ma podstawową, jedną z Zabbixa jest to, że Zabbix udostępnia swój interfejs dla osób nietechnicznych, tak? Możemy dać... Na krawaciarzy Zabbix... są obrazki kolorowe. Kurde, to może w krawacie nie przyszedłem. Nasz szef na przykład może się zalogować i dajemy mu dostęp tylko wtedy do karty monitoring i on wtedy się przeklikuje przez grafy, przez screeny, właśnie to co wspomniał Kamil. I wyłączamy mu alerty typu, nie wiem, disaster, żeby nie widział. Niech się kolor czerwony przerabiamy na zielony. Tak, tylko niech zielone mu się pokazują, nie? Tam jest hierarchia ostrzeżeń, może iść SMS najpierw do administratorów, a później do szefa. Tak, tak. No, no, jeżeli miałbym mówić, że sam robi się dużo więcej zeszło, bo ogólnie w kodach wspomnę, co tutaj jest. Mamy powiedz mi jedną rzecz, a wyredowałeś zmiany przez SNMP z Zabbixa? Ustawianie? Nie. Akurat jeżeli chodzi o SNMP, to się przyznam do zbicia, że ograniczyłem się do monitoringu. Ty próbowałeś?
Znaczy jest za Bixa nie, natomiast SNMP ma taką fajną cechę, że może zmienić ustawienie, można włączyć, wyłączyć poszczególne na przykład interfejsy. Właśnie nie getem, tylko podejrzeć do put albo serwis. Znaczy, tylko, że to działa na zasadzie stanu, tak, zmiany stanu, więc... Znaczy to akurat nie mogę tego za bardzo przetestować, bo akurat te urządzenia, które monitorujemy... Nie, okej, ja się pytam tylko, bo my tu mówimy głównie o urządzeniach sieciowych, natomiast ja mam do czynienia z na przykład serwerami IBM-owskimi, gdzie na przykład interfejs do konsoli hardware'owej cały jest możliwy do obsłużenia przez SNMP, czyli można z jednej strony wyciągnąć wszystkie komunikaty na konsolę, a z drugiej strony wprowadzić nowe komunikaty na konsolę i to wszystko się odbywa też przez SNMP. Zgadza się. Tak, no bo sam protokół SNMP pozwala nam i na wyciąganie informacji, tak, i na zarządzanie. To jest sentiment for management, tak? Tak. Ale wiesz, to już nie jest network, tak? Jeżeli jesteś w stanie pisać bezpośrednio na konsoli, na przykład serwera. No nie, to już... Listę procesów z Windowsa można wyciągnąć. No, tak. Znaczy samo SNMP ogólnie też nie jest ograniczone do urządzeń sieciowych. Nie ma problemu, żebyśmy zainstalowali sobie to też na Linuxie, na czymkolwiek. Ciekawe, czy SNMP jest Android. Myślę, że znalazłbyś na tę aplikację. Gdyby sam nam to, tak. To by było dobre. SMS-y setować. Z konsoli na przykład. Mamy na przykład z hardware'u jakieś statystyki, tak? Mamy użycie CPU. Właśnie na przykład system 7 dni. Widać kiedy jest poniedziałek, kiedy wtorek i tak dalej, jak weekend. CPU usage ratio, temperatury, memory usage i tak dalej. Będę o temperaturku. Chciałeś. Masz. Jeden się wolniej kręci, zobacz. Coś z tym jest nie tak. Trzeba zrobić na to dzikę. Mapy masz? Co? Mapę? Mamy mapę, oczywiście, że mamy. Mamy, ale to jest pół. Jest duża. I aktualizacja tej mapy jest okropna. Nie, mamy. Może mogę. Tak? No pokaż nam szybko. Nie, mówię, Zabix ma... Maty. Zabix ma naprawdę sporo, tego może robić mapy. Na mapach może na bieżąco zamieszczać informacje, czy jest jakiś problem z danym serwerem, czy nie. O, właśnie, to są te dwa urządzenia, które monitorujemy. Firewall i load balancery, tak? Nie jest tego trochę. Tak, no, może być dzisiaj. Nie, faktycznie. Nie, aktualnie, tylko że tego nowego data center się nie chcieli. Tak. Szybko się zmieni. Szybko się zrób jakiś tutaj. Na Dodot Center. Nie, bo jeżeli chodzi o Zabixa, to naprawdę można wygadać i gadać, bo to jest rozumkomy. Działa to, nawet jak się miejsce na bazie danych skończy w systemie. No i w sumie to tyle z mojej strony. Myślę, że jak ktoś będzie chciał się pobawić tym, to może mu się to na pewno przydać. Nawet tutaj kolega ma w domu taki zwykły router, nie masz, tylko że ty nie masz tego routeru, masz OpenWRT, nie? OpenWRT też udostępnia SNMP i można sobie zbierać na przykład statystyki odnośnie tego, ile w danym dniu wysłaliśmy, pobraliśmy, tak? Satellite Sys już jakiś czas. Też ma? TP-linki mają próbowane nawet na pewno. TP-linki? Chyba nie, bo my mamy to pewnie. Może zależy, które. Białe czy czarne? Ja nawet access point to pelinka mam, który ma SNMP. Tak. Jedno wejście, jedna antenka i SNMP. U nas chyba się zaczęło do SNMP, bo mamy taką sieć dla gości publicznie dostępną i spadło na mnie zapytanie, monitorujmy ile jest osób wpiętych po Wi-Fi do nas, tak w zamiecie. No i właśnie po SNMP zaczęliśmy wyciągać dane z routera, ile jest hostów po Wi-Fi wpiętych. Tak. Bardzo fajnie sprawa. Tak dla naszej ciekawości też tam. A że Zabix robi to automatycznie, to tu można zrobić wszystko. Można nawet odpytywać, jacy są klienci, sprawdzać adres MAC. I wtedy setę go odcinać. Tak, jeżeli to jest na przykład Apple, tak go odcinać. Proszę. Setę. To było nie głupie. Zabix, mam Znaczy? Znaczy, że się udzieli jakimś MAC. Czy anomalię, to ty musisz zanalizować i zanomalię. Znaczy, choć... Nie, no, to jest założenie, że można zrozumieć, że mam problem, że jest... Zabix działa tak, jak ustawisz, tak? Jeżeli znajdziesz sposób na monitorowanie na przykład CPU, co jest akurat bardzo proste, i uznasz dla danej maszyny wzrost użycia CPU do 60% z anomalią, jeżeli się utrzymuje przez więcej niż 5 minut, no to tak, no to wyświetla się na przykład tak zwany trigger, tak? Do triggera możesz podpiąć akcję, czyli na przykład trigger się pojawił i
i akcja to jest wysłanie maila, tak? Dla administratora, albo telefon, albo sprawdzenie. Do VMware'a to są jakieś te... Są gotowe te plany do VMware'a. Tak, tego jest naprawdę sporo, no mogę pokazać jeszcze raz. A jak jest zapotrzebowanie na jakąś bazę danych? O ile właśnie? Allegro, baza danych 900 giga na pewno nie było. Co? No. Na dyskach SSD jeszcze. Ale oni właśnie wszystkie dane z SNB-u zwolnić chciałby, które mają składy wideo. Ale to tylko gromadzą, czy też analizują? Analizują, znaczy oglądają. To jest specjalny dział do tego, właśnie noc. Network operation i coś tam. Nie dziwić się, że producenci bazy danych zarabiają. To ten, na MySQL-u to stoi. Znaczy do, na Percom, tak. No, nasz baza zabijca ma 212 gigabit. Nie? 212 gigabit. Dlatego mówię, że poza tym dyski dokładaliśmy, bo nam się skończyło miejsce. Oczywiście baza danych sobie spokojnie działała, nie ma miejsca, to nie będę wstawiał ani setów, a zamiast stwierdził, w ostatnich 5 minut nie mam danych, więc pewnie hosty leżą, nie? I trzecia nocy, kłódka. No dobrze, jest... ale nie jest świadomie trzymać się taką dużą ilość danych, tak. Jakiego to jest zakresu czasu? Trendy są trzymane z roku. Trendy są trzymane z roku, no i... Znaczy zależy jak. Zależy też od IT-u. Bardzo często biznes sobie zerka wstecz, jak to wyglądało. Więc mówię tak, trendy to są z roku trzymane. O tym w nowej wersji zapisy tam taki proces housekeeper, który ci usuwa stare itemy. A w nowej wersji, znaczy on był zawsze włączony. Po upgrade'zie domyślnie go wyłączyli, a my nie sprawdziliśmy, że jest wyłączony. I stąd się miejsce na to. Ja nie mam takiej technologii Właśnie jest. Znaczy w zasadzie jest. Jest to tak zrobione, że masz powiedzmy, zbierasz dany wartość, typu nie wiem, obciążenie interfejsem co 15 sekund. Konkretne dane 115 sekund trzymasz przez 7 dni, a potem zagęszcza. Potem zagęszcza ci powiedzmy do tylko trendu. Tak? I to jest zagęszczenie po 200. Tak. Weź na ten dashboard główny, my tam zbieramy. Dobrze, ja widzę ile mamy. Weź powiększ. Tak, no, ilość monitorowanych hostów jest 104. Ilość itemów 12 tysięcy, ilość itemów 5 tysięcy. Masz 330 wartości na sekundę zbieramy. To jest tego trochę sporo, no bo to są, każdy load z maszyny z interfejsów, jeszcze dane biznesowe, czasem odpowiedzi pod stron klienta i tak dalej. Bo mówię, poza tam monitorowaniem, jak mówiłem wcześniej, sami maszyny, ile ma RAM, ile ma procesora, my też monitorujemy, czy faktycznie serwis, który w sumie działa. Tak, jest coś takiego jak webchecki w zapisie i one pozwalają na symulację. Weź webchecki na przykład API, bo tam jest tego sporo. No rozumiem, czyli wymuszenie jakby sztuczne, reakcja. Tak, chodzimy po stronie tylko i sprawdzamy czas odpowiedzi. Bo to, że nie, jak mówię, to, że mamy 16 giga wolnego RAMu na maszynie, nie mówi nam, dokładnie, że strona działa, tak? I to też monitorujemy. Jasne. Ja mówię, w zapisie tego... I weź na przykład. Tutaj? A można, nie wiem, na... Może nie wiem. Coś się zwaliło z tym, tak? To weźmy sobie na tą... No, no to jednak jest... O, nie widać, to kiedy... Spory zakres, to z siebie. Tam takich nie skoczek. No, ale generalnie... Właśnie ten dni już z siebie. O, i czasem powiedzieć, to tam jest, na przykład widać te górki dołki, czyli tam być może kod był nieoptymalny, wygrany przez deweloperów. Serwer tego nie odczuł, ale mimo wszystko to się może renderowało i... Albo... W zapisie to jest po prostu kwestia tego, jak sobie sam to ułożyć, tak? On, po prostu to jest infrastruktura, na bazie której budujesz, robisz te templatki, robisz internet i co sam ustawić do monitorowania, to nie trzeba. Zabix po prostu jest tak jakby ta forma, na której porzucam tutaj temy, templatki. Templatki są robione przez ludzi, wrzucane są do sieci, udostępniane na licencję open source, tak możesz wykorzystać na przykład część monitoringu firewalla Cisco. Nie zrobiłem sam, tylko po prostu znalazłem gotową templatkę, przerobiłem ją, dostosowałem do nas. Tak? Bo to są po prostu, jak wyeksportuję sobie taką templatkę, to jest XML. XML, który ma informację o mowie. Jak wyciąć prawie mowę XML? Tak, możesz wyciąć, możesz dobrać. Proszę go zaimportować i stąd. Proszę zaimportować przez GUI, tak? Ale jak chcesz komuś na przykład dać, wrzucić na internet, to wystarczy do eksportu. Jest eksport. Tak? No dobrze, a SunZabbit z punktu widzenia platformy, no widzieliśmy bazę, tak, jaka wielkość na pewno SunZabbit, to jest taka jak własna. Nie wiem, czego bazę. Tu na przykład mamy 54 i 24 widzenia, bo po prostu mieliśmy zrobione to na cloudzie, to jest fizyczny serwer. Mieliśmy zrobione to na cloudzie i po prostu w pewnym momencie cloud zaczął przemieniać. Już nie pamiętam, jakie parametry miał ten cloud.
16 giga RAM. 16 giga RAMu i też za 4 czy za 8. I druga baza. I to już było to dedykowane. Tak, to jest Dell. To jest Red Hat i to jest Dell 720. Ale raczej się nudzi. Ludzi się, tak to się nudzi, ale to było na tym samym razie, to jest z nim 666 sleeping% było ekstra. Nie, bo to jest... Zobaczmy, pamięć ten MySQL z Jira, tak? Działa. Czy tutaj był problemem, jak to stało na cloudzie, to był MySQL, że IO po prostu operacje nie wyrabiamy. Zabić, tak jak Gerard mówi, może się podpinać na przykład bezpośrednio za zabić agentę. JMX-owy, tak? JMX-owy, dobra, o, to jest tak. Ale ma specjalny proces Java, który tłumaczy JMX na item ze względu na zabicę. Macie na wprost, macie z tym systemem. Tak, myślę, że to naszej sieci. Bo JMX ma to do siebie, że ostatnio przechodzi przez firewallę, bo tam jest dynamiczne przyporządkowanie portu. Tak, ale to jest jedno do naszego klienta, jeden data center. Rozumiem, czyli po prostu to jest... Polarnie. O, bo nie obsłużysz JMX-a niestety przez mapowanie. To znaczy nie, tam można dodać do fragmentu aplikacji. Znalazłem a, to by... można, no, ale no. To trzeba wbudować w aplikację. No tak. Tak, no to wiem. W końcu trochę w tym grze. Trochę tak, no. Tu mamy na przykład interfejs. To my też trzeba wdrażać jest taki. No tak. Ale no... Fajne jest to, że on właśnie potrafi monitorować już odnośnie do lekcji zabić, na przykład nie musi wystawać na maszynie agenta. Mhm. Może w stanie wywołać na polecenie systemu. Też, tak. Kolejna właśnie rzecz, którą on potrafi robić, to jest to, że agenta nie musi wystawać. Weźmy nowy item. Weźmy nowy item, tak. Tak jak te dwa są wykorzystywane w przypadku, jeżeli mamy zainstalowanego agenta na systemie, tak? Te trzy są wykorzystywane do SNMP, a poza tym mamy tego jeszcze sporo. SNMP Trump działa na zasadzie nie synchronicznie, tylko asynchronicznie. Czekamy, aż dany system z jakiegoś powodu wyśle nam informację. Czyli mamy klucz, który się nie otwiera co 60 sekund, tylko jak system zgłosi, wyśle nam informację, tak? Zabić interna, zabić eksterna. Eksternal, czy jaki database monitor. Tak, na bazie robisz select sam z siebie. Wcześniej to trzeba było zrobić, żeby zabić agencie, zdefiniować skrypt, który będzie się bazał. SHA agent, tenet agent, Jamie za item i item calculator, czyli to jest item wyliczeniowy spośród innych itemów, na przykład coś takiego. No, ogromna funkcjonalność tego jest. To jest bardziej definiowe, bo bardziej to jest taka technologia supportowa, musi zapalnie się trzyma. I w lokalnej sieci i na zewnątrz. Nie, ona się pytała, co siedzi pod spodem, jak jest implementowane. To jest serwer. Tak, agent. A mam też ciekawe pytanie, ale nie chciałem przed tym sprawdzić, ile na przykład userzy drukują na to drukarka sieciowa. Jest drukarka własna na tego dostępna. Ale z podziałem, że nie chodzi o która drukarka, tylko user. Jeżeli dane urządzenie pozwala się na wyciągnięcie takiej informacji, w jakikolwiek sposób, tak? Jeżeli wchodzą na przeglądarkę, na przykład, możesz zobaczyć na stronie, w jakimś webpanelu tą informację, to możesz napisać skrypt, który to wyciąga, loguje się do panelu i zaraz to wrzuca, tak? Jeżeli to SNMP dociągniesz, to sam. Jeżeli wyciągniesz to po SSH, to sam. Zabić służy to zbierać dalej. Jeśli tak. Dane mu dostarczysz, to nie masz. No ale do drukarki inaczej się user nie loguje, więc to będzie... To co? Takie drukarki dziś można logować jeszcze? No wyslogowanie, no jeżeli jest IPP, to tak. LP. Klasyczne, chyba, że to jakiś serwer wydruku, tylko analizuje i w logach zbiera się ten serwer wydruku. My na przykład mieliśmy serwer gry. Red Eclipse czy któryś? Chyba po logach grę poprowadzi, jest w gracie. Bo to jest tak, że zabić powiedzmy agent ma wbudowane jakieś funkcje, typu potrafi ci pobrać ilość pamięci i tak dalej, ale jeżeli nie może, to możesz na przykład analizować parameter, a są gotowe już w tej gramie. Tak, Zjawic od razu na starcie daje wam listę itemów, które wie jak zebrać i ma, wystarczy tak naprawdę wybrać to i przeczytać dokumentację, na przykład State of Service, tak? Podajemy mu nazwę tego serwisu, czyli na przykład HTTPD, no i ona zwraca wartość 0, jeżeli jest running, 1, jeżeli jest pauzowany itd. A jeśli nie, to robimy sobie parametr, czyli na przykład skrypt i mówimy, tak, to wartość będzie zwrócona, to będzie taki, czyli my możemy sobie wtedy zbierać kolejne rzeczy. Nie? A jeżeli chodzi na przykład o aktualizację podejmowania na serwer, czy też taką sobie zrobić, że dane biblioteki nie są znaczne. My monitorujemy, że dany system jest do aktualizacji. To będzie chyba nie są to trochę przemieni, ale możesz na przykład przegrupować wynik polecenia view update check, WC-L sprawdzić ile tego jest i wyświetlić nawet może informacje. Na tym poście jest 5. I teraz rozpisze user parameter, który wywołuje to polecenie i sprawdza wynik. To tak naprawdę mamy coś takiego. Nie robimy tego.
będzie. Yuma plus. Yuma update count, tak się nazywa klucz, wrócę minus L, aha, to miałem skrypę. Czyli sprawdzę, ile jest linii w danym pliku, pewnie, tak? I tam powiedzmy 16, znaczy 16 pakietów do aktualizacji. O, prosty skrypt, który tak naprawdę, to akurat zrobiliśmy naokoło, bo zrobiliśmy to w klonie. Klon co minutę, czy na przykład co dwie, sprawdza, ile jest tych aktualizacji, i zapisuje do pliku TNP, tak jakby teraz on jest pusty. A zamiast tego sprawdza, ile jest linii. Tak. Czyli jeśli jest ileś tam linii, to jest linii aktualizacji. Zamiast sobie prosty cut na ten plik, wrócę już załóż. Jeżeli masz z konsoli polecenie, które potrafi się to wyciągnąć, to tak. To trochę się mogę przyczepić chyba do tego twojego stwierdzenia naokoło, bo dla mnie to jest właśnie takie, to jest pierwsza rzecz, na którą się wpadam, że te rzeczy, które mają być wykonywane natywnie, tu mówisz o jakichś tam zestrzeniu tych plików, tak? Ale generalnie rzecz biorąc, te rzeczy, które można zrobić na serwerze, jak na przykład query dla 1000 elementów, porównanie tych czasów podkładania tego na wykresach, czas zużyty na połączenie, na query, na zwrócenie itemów, na listing tego, to lepiej jest robić natywnie, moim zdaniem, nadal na systemie, na jakiejś solarce, gdzie tam sobie w moim przypadku chodzi o memorach. Zapytania były wykonywane tam natywnie i te dane były faktycznie już takie, wiesz, gotowe do wykresu, właściwie tylko do ściągnięcia, niekoniecznie nawet SNMP to by było, ale gotowe do ściągnięcia, że były po prostu podrzucane gdzieś na wale systemu, tak? Tak, to zależy, tak. To jest o tyle robotniejsze, że nie będziesz miał tych takich wiele warstwa w trakcie po drodze, że na przykład nie zabić sam z siebie spowodował, że narzut na samym net, tak, czyli na jakimś tam połączeniu connection, czy w takim, tak, masz jakiś kosmos niesamowity, ale tak naprawdę to nie baza z siebie są dane. No tak, zgadza się. To, co pokazaliście w chwilę, to jest dla mnie właśnie to, jest to podejście, które lubię, a takie feature'y, kiedy mówię, że oni teraz sobie pozwalają wykonać jakiegoś tam SP czy coś takiego, tak? A propos, kiedy jeszcze teraz to jest pasja mniejszych komunikacji. Zobaczyliśmy, że Rabin na MQ przy pewnym pobieraniu już danych, on po prostu powoli wypluwa nam te dane, więc jakby zabić, no za każdym pytać Rabita, to jest jedną z 1000 wartości, które pobieramy i każde pytanie dużo 6-7 sekund na przykład. To mamy 6000 sekund na pełną wypowiedź, który ten skrypt, który w planie płaci co minutę, zrzuca wynik do pliku, do pikologu, a zabić po prostu szczytuje te dane z pikologów. Czyli mamy komunikację taką, że synchroniczną, tak? To w ogóle do polecenia. No to tak. I właśnie to nawet trwa. Zbiera te dane. Jakby teraz zabić, za każdym razem odpytać o taką metodę i wypływać. Dostajemy taki wynik, który potem sobie zabić, zaparcujemy. Tak? Tak samo jak tutaj mam na przykład z potrzeby smarta. To samo podejście. No. Bo niektóre czasami po prostu jest potrzebne. One jest, mówię naokoło, bo tak naprawdę to wymaga, że jak dokładasz na przykład ten serwer, tak? I chcesz na nim zrobić ten monitoring, to musisz jakieś dodatkowe kroki robić. A tak to im wrzucam tylko skrypty zabicja, instaluję zabicja i on to robi sam. Ale czasami jest to wymagane. Zależy, no, jeśli w jakiś sposób wykładasz serwer, a nie, to jest tak, na który to drugi dzień nie kupujesz, a ewentualnie stawiasz tego samego od razu. Nie, ale gdzieś próbujesz. Ale zabić jest fajnie. Zabić jest tylko platformą, tak? Jak sobie ją stosujesz, to nie musisz ze wszystkich jej funkcjonalności korzystać. Zabić nie musisz wykorzystać. To przerwa? Ktoś ma jakieś pytania jeszcze odnośnie SNMP? Jak coś, to jestem otwarty.